Cała Polska zatańczyła w ramach akcji Nazywam się Miliard One Billion Rising. Również w Tarnowie kilkudziesięcioosobowa grupa postanowiła wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Protest odbywa się w Polsce już od 5 lat. Tegorocznym tematem przewodnim były gwałty na randkach. Czuło się żar i energię płynącą od tańczących. Ten taniec, w ogóle ten utwór jest naprawdę niesamowity, bo daje dużo siły i myślę, że wzbudza taką siłę w ludziach, którzy tańczą. Ważne jest, żeby wszyscy wiedzieli, że człowiek jest autonomiczną jednostką, ma swoją godność i każdy wymaga szacunku. I nie ma znaczenia, czy ktoś ma władzę, czy ktoś ma, nie wiem, jakąś siłę, bo to różne schematy, wynika to z kultury na przykład, z jakichś przyzwyczajeń, z jakichś stereotypów utartych. Ważne jest, żeby to przełamywać, mówić o tym, że każdy ma swoją godność, ciało ludzkie jest nietykalne i jeśli tylko pojawia się element presji, to znaczy, że tutaj już mówimy o przemocy. Rewelacja, nam się super tańczyło, mnie, a jak się dziewczynkom tańczyło, dziewczyny? Bardzo dobrze. Ja już jestem od samego początku z tą akcją związana bardzo, ponieważ jeżdżę, oglądam i uczę moje dzieci wszystkie, które uczę tańczyć, więc te dziewczynki to umieją i tańczą na wszystkich okazjach, jakie są możliwe. Na festynach, w szkole, na Dzień Babci ostatnio też tańczyły, także bardzo lubią to i oczywiście od razu mówią o tym, dlaczego ten taniec. Powinno się zacząć według mnie od takich małych dziewczynek już, żeby one były świadome i świadomie wkraczały w tą młodość i w dorosłość, i żeby ufały mężczyznom, ale z taką dozą pewną ostrożności. I to jest potrzebne, żeby dziewczyny były tego świadome. Same ruchy taneczne są troszeczkę symboliczne, także tam pokazujemy między innymi, że nie zgadzamy się na przemoc, że przełamujemy łańcuchy. Te łańcuchy to są właśnie te stereotypy. I tak naprawdę o to chodzi. No i dużo energii, dużo ruchu dającego siłę. Przypomnijmy, że One Billion Rising to globalna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet.